No i tego chciałem uniknąć. Jezu, nienawidzę matematyki! Ja się z młotkiem urodziłem w ręce. Cześć, jestem Poczciwy Krzychu, chociaż tak naprawdę mam na imię Kamil, a dzisiaj zagram w Koło Plotka. No i tego chciałem uniknąć. Za młodu, powiedziałbym w czasach gimnazjum i technikum, miałem straszny kompleks pod względem mojego wzrostu. Jako że nie mierzę zbyt dużo, to właśnie bardzo mi to przeszkadzało. Najgłupsza książka, którą przeczytałeś, to... bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w swoim życiu, nieskromnie powiem, że przeczytałem aż jedną książkę, a nawet chyba jej nie przeczytałem nawet, bo miałem kiedyś zajawkę straszną na Harry'ego Pottera. Poprosiłem mamę, żeby kupiła mi książkę, no i przeczytałem jakieś 10 stron z tej książki i na tym się skończyło. Więc nie mam swojej najgłupszej książki. No i w zasadzie tyle. O, bardzo ciekawe pytanie. Czy jesteś typem chłopa złota rączka? Oczywiście, że tak. Jak coś jest popsute u nas w domku, to zawsze wszyscy oczka kierują na mnie, żeby to naprawić. No i zazwyczaj mi się to udaje. Lubię bardzo majsterkować. Czy to przy samochodach, czy ogólnie, zawsze jakąś znajdę jakieś rozwiązanie na dany problem. Także oczywiście, jestem typem złotej rączki. No i tyle. Najlepsza potrawa na świecie. Schabowy, mizeria i frytki, albo zestaw surówek. Gdziekolwiek nie pójdę, do każdej restauracji, choćbym miał do wyboru nie wiadomo jakie dania, to zawsze wybieram schabowego, jest to moja tradycja. I oczywiście rosołek. Rosołek też musi być. Co niedzielę oczywiście, chociaż jak jest dostępny, to i w inne dni tygodnia. Czy jesteś typem imprezowicza? Troszeczkę tak, troszeczkę nie. Wiadomo, zawsze gdzieś tam fajnie sobie wyjść na imprezkę, ale bardziej preferuję posiadówki w domu, domóweczki ze znajomymi, w gronie właśnie bliskich znajomych. Jakoś nie za bardzo lubię chodzić po tych klubach, później trzeba wracać do domu, nie zawsze się jest w stanie i to jest największy problem, dlatego w domu jest najlepiej. Od razu można się położyć spać i wstać rano. Nie wiem czemu, ale uwielbiam mewy. Nie wiem czemu. To są po prostu te ich dźwięki, jak one wyglądają, są po prostu piękne, ale wiem, że chyba mewy nie da się mieć jako swoje zwierzątko. Bardzo tego żałuję. Szybkie strzały. Lewitujące deski. Rambo. No twardo. Z górki. Taniec połamany. Twoja szafa pęka w szwach od... W sumie to od ubrań, tylko że jakby były ułożone, to by nie pękała, a że są porozrzucane po całej szafie, no to niestety pęka, bo w każdym różnym miejscu są i po prostu się nie mieszczą. Moja druga szafa to na przykład też stołek, bo często sobie z niego przerzucam ubrania na łóżko i z łóżka na stołek i tak w kółko. Czy trudno jest ogarnąć całą ekipę? Pod względem logistycznym czasami jest to duży problem, bo czy to na przykład ze strony Karola, czy Łukasza, czasami pojawiają się takie sytuacje, gdzie na przykład Karol mi napisze, żebym pojechał coś odebrać i dosłownie minutkę później Łukasz też, żebym coś zrobił. Niestety nie jestem w stanie się rozdwoić w tym samym czasie, więc muszę to jakoś ogarnąć fajnie, logistycznie. Czasami sprawia to problemy. Czasami są też takie sytuacje, kiedy nie da się czegoś kupić, nie da się czegoś ogarnąć, no i wtedy trzeba improwizować. Teraz już jest troszeczkę lżej, ale no ciężko jest to ogarnąć. Kto jest dyrektorem kreatywnym w ekipie? Zdecydowanie jest to wujek Łukasz. On wszystko wymyśla, nadzoruje. No i oczywiście Karol. Aczkolwiek no tak, w większości myślę, że zajmuje się tym właśnie Łukasz. On zawsze jakieś wpada na fajne pomysły. Nadzoruje wszystkich i wszystko. Także myślę, że jest nim właśnie on. Kochanienki, istnieje szansa, że ekipa bez ciebie wyginęłaby niczym dinozaury. Uważasz, że jesteś 100% ogarnięty i myślisz logicznie? Sprawdźmy to. Odpalaj quiz. Ile wynosi 2014 minus 4102? Jezu, nienawidzę matematyki. To będzie jakieś... minus 2112. Masz w szufladzie 10 zielonych skarpetek i 10 czerwonych. Chcesz dopasować parę, ale w pokoju jest ciemno. Ile skarpetek musisz wyjąć, by mieć pewność, że masz kompletną parę? O cholercia. To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, 8.
Później pewnie będę żałował tej odpowiedzi, bo była zbyt prosta, ale nie pomyślałem totalnie o niej. Ile jest liczb pierwszych wśród wymienionych? Znowu matematyka. 1, 14, 1234, 12345. Jedna? Poznaj swój wynik. No Jezu, już będzie tragiczny. 12. Jeżeli chcecie pobić mój wynik, a nie będzie to trudne, to zapraszam do opisu, tam jest link, no i pobijajcie. Nienawidzę swoich włosów. Znaczy teraz, już troszeczkę je lubię. Mogę pokazać? Znaczy nie... Są w miarę okej teraz, bo mam czapę, ale nie lubię ich. Kręcą się strasznie, nie mogą się ułożyć, mam straszny problem właśnie z ich jakąkolwiek stylizacją. No i ogólnie przez to też miałem duży kompleks dawniej. Teraz już jakby nie zwracam na to uwagi, przyzwyczaiłem się do tego. Nie lubię oglądać horrorów w samotności, ponieważ później boję się chodzić po całym domu i mam wrażenie, że ktoś mnie goni, ktoś mnie śledzi, ktoś tam stoi za rogiem, albo nagle w mojej głowie rodzi się jakieś dziwne wrażenie, że nagle coś spadło. Dlatego horrory tylko z kimś, nie sam. No i często też jak oglądam horrory w kinie, to zamykam oczy. Wymień chociaż trzy dobre cechy Polaków. Chociaż trzy. Gościnność, uprzejmość, kreatywność. Najbardziej męczące pytanie podczas wywiadów? Jest takie pytanie. Skąd wziął się poczciwy Krzychu? Dlaczego Krzychu, skoro mam na imię Kamil? Czego brakuje w domu ekipy? Dawaj, może wujek kupi. Czego brakuje w domu ekipy? Brakuje Ferrari Enzo dla wujaszka i brakuje Nissana GTR-a dla mnie. Bardzo zazdroszczę ludziom pewności siebie. Mi troszeczkę jej brakuje. Mam nadzieję, że się z tym kiedyś wyrobię. No, ale to takie rzeczy uczuciowe, a jeżeli chodzi o rzeczy materialne, to zazdroszczę ludziom może zaradności w życiu, właśnie, że przez to sobie zarabiałem na jakieś fajne samochody, domy, no i na dobrobyt po prostu. Poczciwy Krzychu! Tyś mistrz, chłop, złota rączka, każde śruby dokręcisz, mechanizmy naprawisz, coś tam podkleisz, ale sprawdźmy to, masz młot, masz gwoździe i półtorej minuty, aby wystukać swoje serce na deseczce. Jak nie podołasz, spadnie na ciebie klątwa wiecznego ssania w brzuszku na czekoladki. Go! Jedziemy. Do twarzy ci z młotem. No. Ja się z młotkiem urodziłem w ręce. Uwaga, prezentuję moje serce, trochę krzywe, ale no dobre jest. Tutaj takie powinno być, o, tu, to, tutaj troszeczkę tak. Moje serce, prosto z serca, do zgarnięcia na plotkowym Instagramie. Generalnie jestem kiepskim tancerzem, to też fajnie, znaczy warto wspomnieć. Znaczy nie wiem, to nie jest fajne, ale jestem kiepskim tancerzem, muszę się nauczyć tańczyć. No i od zawsze jakoś tak unikało się tych imprez na wsi, w dzieciństwie, gdzie tam koledzy tańczyli z koleżankami, obracali tam je mocno, a ja zawsze gdzieś tam siedziałem na boczku, podpierałem ściany na imprezach szkolnych, no i przez to średnio mi wychodzi to tańczenie, ale jak spożyję się troszeczkę preparaciku, to już zamieniam się w króla parkietu. Czy używasz aplikacji randkowych? Dzięki, to już koniec. Mam nadzieję, że wrócę tutaj jeszcze poprawić troszeczkę swój wynik z quizu. A więcej zobaczycie w Koło Plotka Ekstra, a link do tego jest w opisie.